Jest napisane, że kto rozwala ogrodzenie, tego może ukąsić wąż. A kto wyłamuje kamienie, może się skaleczyć. Chcę wam powiedzieć, jak ważną rzeczą jest, aby dbać o to, co mamy. Kiedy coś masz od Boga, dostałeś to od Boga, działa to w twoim życiu, zadziałało, tak powiem, to szanuj to. Bądź człowiekiem, który nigdy nie da się wybić z takiego miejsca pamięci o tym, co w twoim życiu zrobił Bóg. Jeżeli czegoś doświadczyłeś z Bogiem, to jest twój skarb. I nie można tego wyrwać ze swojego życia kosztem czegoś innego. Będziesz się rozwijał, będziesz się zmieniał, ale to, co w twoim życiu zostało zrobione już przez Boga, jest wieczne. To jest wieczne. Nie wolno ci tego wyjąć kosztem czegoś innego. Mędrzec wydobywa ze starego skarbca i z nowego skarbca. Nigdy to, co pojawia się świeżego w życiu od Boga, ono nie może wyeliminować tego, co do tej pory działało w twoim życiu. Rozumiesz? Fundament to jest coś, co w twoim życiu działało, działa i działać będzie. Nigdy na to nie pozwól. W jaki sposób przychodzą zwiedzenia do ludzi przebudzenia? W ten sposób, że diabeł do nich mówi, to co się dzieje w twoim życiu teraz, eliminuje wszystko to, co było do tej pory. Nie musisz już dbać o fundamentalne prawdy. Jesteś dalej, jesteś wyżej. Rozumiesz? To jest iluzja. To jest iluzja. To iluzja. Wiecie, kiedy co roku zaczynam nowy cykl treningowy, to wiecie, od czego go zaczynam? Od tych rzeczy, których się nauczyłem na początku mojej przygody ze sportem. Zawsze. Różni się tylko moja siła. Ale podstawa jest zawsze ta sama. Jak będziesz się dziś modlił, to powiedz, Boże, naucz mnie, abym nie wyrywał najdrobniejszego kamienia z fundamentu, który jest zbudowany w moim życiu. Abym nie zapominał o tym, co w moim życiu działało i zawsze działać będzie. Naucz mnie, Święty Duchu, abym na rzecz świeżych objawień nie odcinał się od fundamentalnych prawd Twoich, bo to jest rękojmia mojego zwyciężania. Tak się módl dzisiaj. Ojcze, ja wywyższam Ciebie za to, że Ty jesteś Bogiem wiecznej prawdy, że Twoje słowa, one zawsze mają ten sam wydźwięk, że Ty nigdy się nie zmieniasz, że Twoje słowa, one są potężne, wielkie i silne. Ojcze, ja uwielbiam Ciebie, ja czczę Ciebie, ja dziękuję Tobie, że jesteś Bogiem rzeczy wiecznych, że Twoje słowa są wieczne. Ja ogłaszam w imieniu Jezusa wieczny manifest prawdy w ludziach, w kościele i w zespole. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja mówię, że żaden kamień z fundamentu nie będzie usuwany na rzecz świeżych objawień i prowadzenia bezpośredniego. Ojcze, w imieniu Jezusa, bo Ty na fundamencie stawiasz dom. Uwielbiam Ciebie za to. Szakotowa rada, kadawa, kezese, jenele, kiedy to pojomoka. Uarafakena, barelo. Uwielbiam Cię, Jezus. Czczę Ciebie, Jezus. Czczę Ciebie, święty Jezus. Ty, który jesteś królem naszym. Jezus. Cudowny. Szczekina, lora, lara, pana. Tero, wekio, deszeta, lara. Ah!
trzymałeś straży i otworzyłeś bramę szeroko i gdzieś diabłu się udało uderzyć ciebie. To teraz rozpraw się z potępieniem. Powiedz, że żadna forma potępienia nie ma prawa oddziaływać na twojej duszy. I dzisiaj uwielbisz Pana Panów i Króla Królów. Powiedz, że żadna forma potępienia nie ma prawa dotykać ciebie. Moc i cud jest w twoich i w moich ustach. Kiedy śpiewamy Boże prawdy, to jest nasze wyznanie. Wyznawaj, wyznawaj. Nie stój tak, tylko wyznawaj. Halleluja. Yeah!
Yeah.
słów, którzy usłyszeli, z powodu słów, za którymi idzie zwiedzenie. Ja biorę nad nimi autorytet. Ja w tej chwili oddycham te myśli. Ja oddycham te myśli przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Jeśli do tej pory w coś wierzyłeś, byłeś tego pewien, ale usłyszałeś jakąś rzecz i przyszło do ciebie to wątpiewanie, to jest diabeł. Diabeł ma wątpliwości. Diabeł ma wątpliwości! Boży ludzie nie mają wątpliwości! W twoim duchu nie ma żadnych wątpliwości! Powiedz, nie będę powątpiewał, nie będę wątpił, ale będę dalej w wierze ustanawiał to, co Bóg złożył w moim odrodzonym duchu. Ojcze, odpychamy wszelki ciężar, wszelki stres, wszelkie pokuszanie, wszelkie zadyszanie. Duchy Babilonu, ja was odsuwam w imieniu Jezusa. Świętuję ciebie w ogóle. Nie pozwalam ci działać. To powiem, że pokazujesz przy ludzi. Oddasz teraz. W imieniu Jezusa. Jeden teraz posiadanie. Pociąć teraz. Zasuć ci inne.
zdecydowałeś się na konkretną prawdę Bożą, to niech cię diabeł nie wybije z torów. Nie wierz uczuciom. Uczucia są nieistotne i czasem nieważne. Rozumiesz? Prawda jest... Ważne jest to, jaką decyzję podjąłeś. Zgodnie z prawdą Bożą. Zgodnie z prawdą Bożą. Twoje emocje uporządkują się. Ale trwaj w wierze. Niech twoje wyznanie będzie niezachwiane. Niech ono będzie niezachwiane. Jesteś królem i królową. Powiedz, królowa jest jedna. Królowa jest jedna. Król jest jeden. Ojcze, my w imieniu Jezusa podnosimy teraz ludzi na wyższy level, na wyższy stopień zrozumienia praw Bożych i przeżywania ich w swoim osobistym życiu. Wszelkie duchy kontrolujące zwon. My w tej chwili kartujemy i wyrzucamy wszelkie duchy kontrolujące, które próbują kontrolować twoją drogę z Bogiem. Żaden diabeł nie ma prawa kontrolować twojej drogi z Bogiem. I to jest, przyjaciele, nasza potęga w Chrystusie Jezusie. I tak często zaczynamy nasze uwielbienie z Bogiem. Nie robimy tak, Panie chwalę Cię, Panie chwalę Cię, a z tyłu diabeł Ci wpycha kija. Rozumiesz? I podważa wszystko, co jest w Tobie. On musi zejść z drogi. On musi się usunąć. Ponieważ w Tobie jest mocniejszy. W Tobie jest Ten, który zwyciężył śmierć. On zwyciężył śmierć! On zwyciężył śmierć! A więc co tam jakiś fałszywy demon, który ci podpowiada, rzadkie masz włosy, nie jesteś bohaterem. Won diable, ty w ogóle nie wiesz, kim jesteś. Nie daj wmówić sobie żadnego kłamstwa, nie pozwól. Odpowiednio myśl, powiedz dzisiaj, będę odpowiednio myślał. Nie pozwolę, aby żadne kłamliwe diabelskie kłamstwo zagościło i zadomowiło się w moim umyśle i stworzyło jakąkolwiek żarownię. Powiedz nie, że pozwolę na to, aby jakiekolwiek kłamstwo diabła zadomowiło się w mojej głowie, w swoim umyśle i stworzyło jakąkolwiek żarownię. Kto przeci, prawdą Bożym, kto przeci, zwycięstwu, siłą porównywania siebie. Słowo Boże mówi,
abyś zestawiał swoje życie z roku na rok ze sobą samym. Nie dorównasz mi. Nikt mi nie dorówna. Nikt nie dorówna Michałowi. Nikt nie dorówna Wiktorowi. Nikt nie dorówna Ani. Nikt nie dorówna Ewie. Nikt nie dorówna Kasi. Dlaczego? Dlatego, że każdy jest wielki według swojego rodzaju. A diabeł przychodzi i mówi: zmierz swoje życie z życiem Agaty. To jest diabelstwo, to jest demoniczne i to odbiera nam wewnętrzną siłę i wewnętrzną chęć do tego, aby pracować na rzecz Królestwa Bożego, aby z roku na rok ustanawiać w swoim życiu plany, cele i dążenia. Rozumiecie? Stoi za tym lęk. Stoi za tym lęk. I za tym się kryją takie duszki jak poniżenie. Rozumiecie? Nie wierzę, nie uwierzę w to, że jestem w ogóle cenny, że jestem cenna, że jestem wielka, bo Jezus we mnie zamieszkał. Jestem wielka w swoim rodzaju. Powiedz, podejmuję decyzję skonfrontować teraz wszystko w moim życiu, co próbuje i powoduje, że porównuje moje życie z kimś innym. Powiedz, nie będę porównywał mojego życia z życiem żadnej służby, nawet z życiem apostoła Pawła, ponieważ ty nie wiesz, z jaką mocą demoniczną, z jaką zwierzchnością i z jaką siłą niesił się apostoł Paweł, jaką przeklina nad Kościołem, wszelką formę porównywania się. Jeśli jesteś prorokiem, to musisz uwierzyć, kim jesteś. Yeah.
tak rozkręcona, że mogłabym skoczyć z góry. Rozumiecie? I to jest nasz przywilej. I to jest przywilej modlitwy. I to jest przywilej i autorytet dziecka Bożego. Chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Nie rozpoczynamy naszego spotkania. Jezu! Chcę ci zaśpiewać na dobranoc. Ja już idę spać. Panie Jezu! Nie tak, przyjaciele. W tym nie ma żadnej mocy. Rozumiecie? Rozpoczynamy. Rozpoczynamy zawsze w ciele. Ustanawiamy prawdy. Ustanawiamy prawdy Boże. Według wiary, według tego, co chcemy. Aby Bóg nam uczynił. On powiedział, co chcesz. Co chcesz. Powiem ci, co ja chcę. Ja ustanawiam teraz, że ja poprowadzę narody. Że będę mówiła do narodów. Że będę ustanawiała prawdę. Że będę wykorzeniała, wypleniała, zadziła. Jestem tu, by kochać Cię.
Jesteś dyrygentem. Diabeł musi chodzić tak. Tak. Rozumiecie? On ma chodzić tak, ponieważ ty jesteś królem. Ty jesteś kapłanem. Nie diabeł prowadzi ciebie na smyczy, ale to ty prowadzisz jego na odległość Słowa Bożego. Ty prowadzisz diabła na odległość Bożego Słowa. Coś wam powiem. Koniec jest czas głupoty. Dziecinności. Jakichś dziwnych rzeczy. Często mi nawet brak słów. Kościół nie jest miejscem upadłych ludzi, ale to miejsce zwycięzców. Tych, którzy są pewni. Tych, którzy są świadomi swojego Pana i swojego Zbawiciela. Chcę powypędzać dzisiaj z was wszystkie demony. Rozumiecie? W Koryncie wszystko wiedzieli, ale zdemonizowani byli do szpiku kości. Jeśli ktokolwiek z was ma problemy ze stawami, z kośćmi, to stoją za tym duchy chrome. I te duchy chrome muszą dzisiaj opuścić swoje życie. One nie mogą mieszkać w tobie. Nie dajemy zgody, aby duchy chrome wykrzywiały twoje ciało, ponieważ masz być wyprostowany. Masz być świadectwem i mocą Bożą. Masz być świadectwem dla tego świata. Masz być szczęśliwy i zdrowy. A prawda jest taka, że jak coś cię boli, to często jest tak, że jesteśmy nieszczęśliwi z powodu tego, że coś nas boli. Miałem takie objawienie, że często ludzie poranieni, którzy wchodzą do służby proroczej, modląc się o ludzi, przekazują im rzeczy dobre i rzeczy złe. I chciałabym, żebyśmy się przeciwko temu modlili. Wszelkie duchy chrome muszą odejść od twojego ciała. Wszystko to, co zostało, czym zostałeś poczęstowany w swojej drodze z Bogiem, a nie wydało w twoim życiu owocu, musi z twojego życia odejść. Będziemy za Arturem się o was modlić. Tylko nie chciałabym, żeby teraz, czy rozumiesz, czy nie rozumiesz, czy jesteś pewien, czy nie, wyjdę i zobaczę, sprawdzę moc Bożą. Nie. Musisz być świadomy, to słowo jest dla mnie. To już nie jest czas sprawdzania. Nie masz krótszej nogi, to nie wychodź do modlitwy, żeby ci ktoś nogę wydłużył. Bo ci wydłuży i znów będziesz, za każdym razem będziesz miał którąś krótszą. Rozumiecie? Tylko wtedy, kiedy jesteś pewien, że to słowo jest do mnie. Czuję, że mieszkają w moim ciele jakieś demony, które mnie powykrzywiały, które wykrzywiły mój kręgosłup, które spowodowały, że moje stawy są krzywe. Jakiś artretyzm się pojawił. Chodźcie wszyscy do przodu. Będziemy z natury się o was modlić. A ty pamiętaj, o co się modlisz i niech to będzie połączone z wiarą twoją. Powiedz, to, co dzisiaj będzie wyswobodzone, to, co dzisiaj przyjmuję do mojego życia, będzie połączone z moją wiarą. Obronię, 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 obronię teren uwolniony. Obronię ten teren uwolniony. Szokolor masaka dar masza. Ona santa dar masza gierer mese gierer mese gierer mese Ojcze, w imię Jezusa biorę w tej chwili autorytet nad wszelkimi duchami chromymi. Cokolwiek przyszło do jego życia i pokrzywiło jego konstrukcję. Ja teraz wyrzucam to z jego ciała przez moc imienia Jezus. Duchy chrome, ja teraz mówię do was. Opuszczajcie jej ciało przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus opuszczaj jej ciało. Opuszczaj jej ciało. Duchu chromy, opuszczaj jej ciało. Wyjdź, kora asa. Przez moc nie jest.
Thank you.
to nie ustanawiaj do tego fałszywej filozofii. Wierzymy w całkowite zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Nad każdym diabłem, nad każdą chorobą, nad wszelkim przekleństwem. Jezus na krzyżu Golgoty powiedział, wykonało się. I my mamy mieć, czyli posiadać. Jeśli jesteś w drodze wiary, to okej. Odpowiadaj jak wierzący. Ale jeśli nie masz i próbujesz ustanawiać do tego fałszywą filozofię, wiesz, Bóg ma wobec mnie inny plan. Nie ma Bóg wobec ciebie innego planu. Wiara to nasza waluta. Jeśli wierzę, to mam. Powiedz, nie będę ustanawiał fałszywej filozofii do tego, że nie mam. Do tego, że nie mam. Nie będę wykrzywiał drogi, czyli doktryny. Nie będę wykrzywiał drogi. Jak nie mam, to nie mam. To znaczy, że nie wierzę. Kiedy ja miałam problem z piersią, miałam raka piersi i informacje, które posiadałam w swoim życiu, nie były połączone z moją wiarą, to się przyznałam publicznie do tego. Nie wierzę. I poszłam do lekarza. Rozumiecie? I lekarz do mnie powiedział, jak do osła. Ile masz lat? Ja mówię, 30 parę. To spieprzaj stąd. Jesteś zdrowa. Przypomniał mi Bóg przez lekarza, jakie jest moje dziedzictwo. A nie dorobiłam do tego filozofii. Wiesz, jestem teraz na takim etapie, że nie mam, ale ja wiem, dlaczego nie mam. Nie mam, bo nie wierzę. Amen. Mam, to wierzę. I Słowo Boże mówi tak. Niech wasze tak będzie tak, a wasze nie. Jeśli się coś urodziło, to jesteśmy to w stanie zobaczyć. Ja jestem świadoma dwójki swoich dzieci. Wiem, kiedy zostałam zapłodniona. Wiem, kiedy usłyszałam, że jestem w ciąży. Chodziłam 9 miesięcy w ciąży i urodziłam dziecko. Czyli mam produkt. I tak samo jest z wiarą. Jeśli wierzysz, to masz, a jeśli nie masz, to znaczy, że nie wierzysz. I powiedz, nie wierzę, ale nie dorabiam do tego fałszywej ideologii. Bo w taki sposób w Kościele pojawia się zamieszanie, zachwianie, dezorientacja, głupota i całe życie możemy się w to bawić i całe życie możemy odpychać pewnego rodzaju duchy. Rozumiecie? To i tak jest nieuniknione, ponieważ proces wzrostu Kościoła cały czas będzie się podnosił do góry. Ale ustanówcie to w sobie, że moje tak to tak, a moje nie to nie. Kiedy nie wierzę, to po prostu nie wierzę i nie mam. A kiedy wierzę i mam, to mam. I tak mówię. I tak mówcie do siebie. Uważam, że Bóg nas wszystkich przyprowadza do miejsca prostoty, do podróżowania przez drogę z niezbędnym ciężarem. Z niezbędnym ciężarem. Bóg nie chce, żebyś był obciążony. Popatrzcie, jakie to jest proste. Jeśli czegoś nie mam i sam sobie odpowiem, nie mam, bo nie wierzę, to jest temat zamknięty i prosty. Powracam do tematu nauczań, na temat wiary, buduję swoją wiarę i temat jest zamknięty. Ale nie wchodzę w tą przestrzeń. Nie mam, a może jakiś demon, a może jakieś widmy, a może coś tam, a może coś. To są wszystko bzdury. To są bzdury. Mamy być klarowni, czytelni, niezmąceni tu. Niezmąceni w swoich głowach. Amen. Droga z Bogiem jest prosta. Prosta. Trzymajmy się tego, jak my to mówimy, jak koń dyszla. Trzymajmy się tego, jak koń dyszla. To jest nasze bezpieczeństwo. To jest nasze bezpieczeństwo. Uwielbiamy Ciebie, Boże. Uwielbiamy Twoje cudowne imię. Ty jesteś Alfa i Omega. Ty jesteś początek i koniec. Ty jesteś dokończycielem wiary w naszym życiu. Ojcze, my w tej chwili w imieniu Jezusa wyrównujemy wszelką krzywiznę w Kościele Mocy i w Zespole Apostolskim. Cokolwiek się podniosło, cokolwiek urosło z uwagi na fałszywe słowa, które zostały podniesione. Ja to w tej chwili rozwalam w imieniu Jezusa. Ja teraz mówię, że my wracamy do apostolskiej nauki. Odpychamy wszelkie zwiedzenie. Odpychamy wszelkie domysły. Bóg nie chce, abyś się domyślał. On chce, abyś wierzył i miał i cieszył się z tego, co urosło w twoim życiu. Amen. Na skutek twojej wiary. Taki jest Bóg. Wszystko inne to iluzja. Iluzja. Enigma.
Bóg nie jest enigmatyczny. On nie jest enigmatyczny. On jest żywy. I mówi do każdego z nas tak, że jesteśmy w stanie go zrozumieć. Przeklnij wszelkie podszepty, które próbują przyjść do ciebie. Wiesz, ciekawe, czy to, co mówi ona, to jest prawda. Powiedz, chcę mieć taką postawę Natanael. W nic się nie dam wkręcić, ale zbadam każdy temat. Zbadam osobiście każdą prawdę. Zbadam fundamenty wiary. Zbadam szkołę wiary. Zbadam szkołę przemycenia. Zbadam demony burzące. We mnie nie ma żadnego demona. Zbadaj demony burzące! Zbadaj demony burzące! Zbadaj każdą naukę! Bądź odważny i staw czoła! Bądź odważny i staw czoła! A nigdy już nie będziesz się domyślał! A nigdy nie będziesz w domyśle! Ponieważ Jezus przyszedł, aby zgromić dzieła diabła. Amen.
więc to jest forma uwielbienia. Majestat twój nie wstrzymał cię, korony swej wyżej pieście. Yeah.
skłamie wszelkiemu temu, co jest pokrzywione w Twojej duszy. Jeśli potrzebujesz terapii, to nie bój się przed tym. Pójdź i zrób sobie terapię. Pewna forma namaszczenia, która została uwolniona nad Twoim życiem, ona złamała diabelskie jarzmo, doprowadziła Cię do pewnego momentu, ale teraz z Duchem Świętym umiej wziąć kolejne narzędzie. Powiedz, biorę to narzędzie. Biorę to narzędzie. Wiem, co mam. Wiem, że to ciągle do mnie wraca jak bumerek. Już tyle razy były na mnie nakładane ręce. Już tyle razy były nad moim życiem wypowiedziane słowa, aby wszystko w tym ciele wróciło do takiej formy, jak Bóg ustanowił dla tego ciała, dla tej duszy. I jednak nie wróciło. Dlatego, że musisz użyć zupełnie innego narzędzia. Postanów, że już nie będziesz się boksował. Że nie będziesz tym koniem, który stoi w boksie i boksuje się przez cały czas. Daj się poprowadzić. Zanim staniesz do wyścigu, to daj, aby w Twoim życiu przynajmniej pewne rzeczy zostały nazwane. Rzecz, która jest rozpoznana i nazwana, z którą Ty się zgodzisz, to dla mnie to już jest tak jakby zwycięstwo. Rozumiesz? Powiedz, Duchu Święty, dziękuję Tobie i decyduję się na kolejne narzędzie w moim życiu. Biorę to narzędzie. I tutaj należy odsunąć wszelką dumę i wszelką pychę i puste wyobrażenia wobec mojego życia. Bo jeśli przez dany odcinek czasu nie wydajesz owoców w danej dziedzinie, tak? To znaczy, że nie skorzystałeś z odpowiedniego narzędzia. I Bóg teraz Cię przyprowadza do tego miejsca. Ale pamiętaj o tym. Nie możesz zadziałać z uwagi na moją sugestię. Musisz zadziałać zgodnie z pułapem Twojej wiary. Jeśli wierzysz i jeśli chcesz się wziąć za kolejną dziedzinę Twojego życia, używając takiego narzędzia, to powiedz, zgadzam się, bo tylko to ma sens, bo tylko to zrozumiesz i tylko to obronisz. Tylko to zrozumiesz i tylko to obronisz. Powiedz, zgadzam się. Biorę to narzędzie. I od dnia dzisiejszego przestanę sobie i innym zadawać dziwne pytania. Jesteś zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą, ale to, co zostało przez diabła pokrzywione, musi zostać przez Boga teraz wyprostowane. Uwielbiam to słowo, że tak jak zbudowałeś w starym życiu diabłu fundament pod działanie, tak musisz Bogu zbudować fundament pod działanie. Rozumiesz? Musisz Bogu zbudować fundament pod działanie. Inaczej jesteś tak otwarty. Rozumiesz? I czy chcesz tak to nazwać, czy nie, to mówisz, gwałć mnie diable, gwałć mnie diable, gwałć mnie diable. To jest normalna rzeczywistość, takie jest po prostu życie. Czy my tym uwielbiamy Boga? Uwielbiamy tym Boga. Uwielbiamy tym Boga, obnażając dzieła diabła i jego taktyki. Uwielbiamy Boga. Uwielbiamy Boga. Uwielbiamy Cię. Dziękujemy Ci za słowa prawdy. Dziękujemy Tobie, że mamy ten przywilej, aby być w miejscu poznania. My dziękujemy Tobie za poznanie. I my decydujemy się na należyte i właściwe funkcjonowanie i działanie wobec tego poznania. Niczego nie zaniedbamy, niczego nie stracimy. Weźmiemy odpowiednie narzędzia, które są nam potrzebne do tego, aby wykorzenić z naszych dusz wszystko, co podnosi się przeciwko poznaniu Ciebie, ponieważ chcemy być klarowni, skuteczni. Chcemy być klarowni, skuteczni. Chcemy być szczęśliwi. Chcemy, aby nasze służby były efektywne. Chcemy, aby nasze życia były szczęśliwe. Aby nasze małżeństwa były szczęśliwe. Aby nasze dzieci, patrząc na nas, mówiły, taki jest Bóg, taki jest Bóg, taki jest Bóg, taki jest Bóg. Namaszczony człowiek poleciał do Afryki.
aby głosić tam Ewangelię wśród Syrusów. I modlił się tam, już będąc na miejscu, mówiąc: Panie, ześlij przebudzenie na ten kraj. I usłyszał głos Ducha Świętego. To się ty powiedział: zatocz krąg, narysuj kółko na ziemi. On to zrobił. To się ty powiedział: wejdź w to kółko. On tam wszedł. I się ty mówił: a teraz do mnie wołać, żebym zastał przebudzenie w to kółko. I on wołał: Panie, ześlij przebudzenie w to kółko. Nazywał się R. Rostegen. Tam leży jego książka. Pod tytułem Przebudzenie zaczyna się ode mnie. Potem, kiedy wyszedł z tego kółka, powiedział: Panie, co mam teraz robić? On wskazał starą oborę, gdzie było tyle ubitego gnoju. Stuletnią oborę. I powiedział: usuń gnój, a tam zrobisz mój kościół. I usuwali razem z drugim bratem, we dwóch, tygodniami gnój stamtąd. I w tej oborze otworzyli kościół. I kiedy usunęli gnój, zaczęły się cuda. Nad wioskami z ludów zaczęły błyszczeć ognie z napisem Jezus. Czarownice i czarownicy przychodzili po 40 kilometrów do tego miejsca, bo słyszeli głos w sobie: idź, a tam cię zbawię. Rozpoczęło się przebudzenie wśród Zulusów. RPA powstało dla Jezusa. Przebudzenie zaczyna się od ciebie. Bóg zawsze robi krok. Krok. Jeżeli gdzieś w twojej głowie powstała krzywizna, Bóg nigdy cię nie poprowadzi dalej prosto, tylko zawróci cię do miejsca, w którym byłeś, i powie: weź narzędzie. Weź narzędzie. Rozumiesz? On tak działa. Tak robił z Izraelem i tak robi dzisiaj. On cię kocha, więc prowadzi cię do miejsca, w którym musisz zrobić zwrot, aby iść dalej i zwyciężać. Tylko uwielbiasz. Tylko uwielbiasz, że zdecydujesz się. Więc, że weźmiesz to narzędzie. Może Bóg będzie dzisiaj do ciebie mówił, abyś zmienił coś w swoim życiu takiego, co myślałeś, że jest od Niego. Że to jest Jego objawienie, Jego koncepcja, tylko że za nic to nie działa. Amen. Jak nie działa, to nie Bóg. Jak nie działa, to nie Bóg. Rozumiesz? Odrzuć to. To może być twoje wywalenie gnoju. I powiedz: nie wiem, za co się mam wziąć, nie przejmuj się. On ci wskaże, za co się masz wziąć. Amen. On ci to pokaże. Amen. Ale najpierw odrzuć. On powiedział: zbuduj mi świątynię, zamieszkam w niej. Amen. Zbuduj mi świątynię, Izraelu, a zamieszkam w niej. Alleluja. On nie zbudował sam świątyni. Nie. Rozumiesz? To jest król. Uwielbij go za to. Wywyższam cię, Boże. Twoja prawda jest wieczna. Wieczna prawda. Alleluja. Alleluja. Yeah.
ewangelizacji. No tam dużo ewangelizacja. Kusiłem tam przed głównym usługującym. Jego służba wyłożyła pieniądze na to, aby wynajmować autokary w Polsce i ładować w nich ludzi i zawieźć ich na tę ewangelizację. Skorzystałem z tego, załadowałem autokar ludzi i zawiozłem ich na tę ewangelizację. Pojechałem razem z nimi. Za to głosiłem przed nim. Wracając stamtąd, jedna moja znajoma zapytała, czy może się ze mną zabrać do Warszawy autobusy. Powiedziałem tak. I tak sobie siedzieliśmy w tym autobusie, rozmawialiśmy. Powiedziałem do niej, jak się biegać? Ona powiedziała, że jest mi trudno. Jestem po jednym rozwodzie, w trakcie drugiego rozwodu. Ciężko. Ale wracała ze mną z tej ewangelizacji. I powiedziała mi, wiesz co? Może byś kościół założył. Ona mnie spojrzała, powiedziała, o czym ty do mnie mówisz, człowiek? Moje życie jest w rozsypce. Jak mam założyć kościół? I powiedziałem, wiesz, możesz to zrobić. Dzisiaj jest z nami. Teresa jest pastorem kościoła pierwszego w naszym zespole. Starszego niż kościółowego. Prowadzi go wiele lat. Mają swój budynek w mieście. Głoszą Ewangelię. Wszyscy ją skreślili. Kobieta po dwóch rozwodach. Okazało się, że jest to w tej chwili jedyny kościół, który w tym mieście rozwija się i żyje. Dlaczego tak się stało? Pochwyciła się niemożliwego. Rozumiecie? Chwyciła się niemożliwego. Czy jest już pasterzem, mentorem dla ludzi. Jest duchową matką dla wielu. Nie cofnęła się. Nie pozwoliła, żeby porażka w jej życiu dalej biegła i płynęła. Rozumiecie? Nie ma rzeczy niemożliwych dla tego, który wierzy. Nie ma tak trudnej sytuacji w życiu, której nie przechodzi się z Bogiem, jeżeli się do Niego zwraca i przyjmuje się Jego narzędzia do ręki. Nie ma takiej opcji, żeby ci coś nie wyszło. Rozumiecie to? Nie ma takiej opcji. Tylko weź te narzędzia. Uwielbiaj Boga za to. Ojcze, chwalimy Cię za to, że Twoje słowa są wieczne. Że nic nie stoi na przeszkodzie realizacji Twoich słów, które są jak taran. Że ich siła jest niezmierzona. Potężny wielki Boże. Halleluja! Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba. Boże naszych praojców duchowych. Uwielbiamy Cię. Ciebie, którego wzywano od tysięcy lat. Ciebie, którego czcił Melchizedek. Uwielbiamy Ciebie, Boże jedyny. Elohim. Uwielbiamy Ciebie. Głowo nasza. Stwórco wszystkiego. Elohim. Początku i końcu wszystkiego. Elohim. Pana Bogora, Okiela, Tym, który objawił się jako Jezus. Elohim. Ty nas rodzisz.
Przyprowadzał do naszego ruchu ludzi, którymi będziemy musieli się co? Zaopiekować. I uważam osobiście, że powinniśmy, ponieważ apostolstwo między innymi prezentuje się poprzez nadprzyrodzoną cierpliwość. Amen. Amen. Jeśli wpadnie perła taki kotowiec, tak zwany Paweł Starski, który powiedział, jechałem do Legionowa, zderzyłem się z tirem, otworzyłem drzwi, uwierzyłem w ogóle, że Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem i w jednej sekundzie wszystko się w jego życiu zmieniło i on przychodzi i jest takim cudem. Rozumiecie? To my mówimy na to amen. Ale też masa ludzi do nas przyjdzie i to będzie większość ludzi, którzy przyjdą wielokrotnie poprani. Będziemy musieli zburzyć to, co do tej pory się na przykład nauczyli i dowiedzieli. I będziemy musieli ich ochronić, pomóc im zbudować wiarę, fundamenty wiary. I musimy być wobec nich jacy? Cierpliwi. Ponieważ apostolstwo objawia się też nadnaturalną cierpliwością. Nadnaturalną cierpliwością. I chciałabym, żebyście obłożyli te rzeczy modlitwą. Nie możemy przyspieszyć ludzkiego życia. I to jest to, co mówiłam dzisiaj wcześniej. Nie zestawiamy ludzkiego życia ze swoim życiem. Ty masz tak, ale on ma tak. Ważne, żeby tego rozpoznać, czy on ma swoją sprawę z Bogiem. Jeśli ma, to on ma swój proces. Rozumiecie? On ma swoją dynamikę. Ważne, abyś prowadził go w takim kontekście, aby nie zaciągał hamulca. Nie zaciągaj hamulca. Nie zaciągaj hamulca. Bądźmy cierpliwi wobec ludzi, którzy są i patrzmy na rzeczy oczywiste. Jeśli ktoś jest, to znaczy, że jest, że on się zgodzi. Jeśli brak ci cierpliwości, to przyjdź z tym tematem do Boga. Bóg jest hojny. Cała cierpliwość jest w twoim duchu. Nie przyspieszajcie procesów ludzkich zmian. Kiedy Artur powiedział o Teresce, jeśli chcecie, porozmawiajcie z Tereską, znaczy też życie nasze. Jak wyglądają początki życia z Bogiem? Ważne, żeby przypomnieć sobie swój początek z Bogiem. Amen. Rozumiecie, dzisiaj mamy fajną salę, wynajęliśmy drugie piętro, Artur może tutaj nocować, możemy korzystać z kuchni, mamy gaz, mamy kuchenkę, mamy pokoiki, mamy łazienkę, mamy ręczniki, mamy chrzcielnicę, mamy tutaj, kurczę, fajne zasłonki, mamy obrazy, mamy kawiarenkę. W ogóle, słuchajcie, mamy grupę porządkową, wszystko mamy, ale my tak nie zaczynaliśmy. My zaczynaliśmy od siebie. Rozumiecie? I przebudzenie rozpoczęło się ode mnie. My tak zaczynaliśmy. Kiedy Tereska zaczynała, to rozpoczynała w domu. Siedziała w domu dotąd, aż mieszkanie pękało w szwach. Dopiero wynajęła salę. Kiedy wynajęła salę, to było tam zimno. A obok był właściciel, któremu się nie podobało sprzątania i my się tam modliliśmy, on nawalał w ogóle w ścianę, cicho! I szczekał pies. Takie były początki. Rozumiecie? I my też mieliśmy takie początki. Kiedy nas wypędzili z pierwszego kościoła, w tak zwanym odcinku przejściowym spotykaliśmy się w Nasielsku w Straży Pożarnej. Nie mieliśmy toalety i spotykaliśmy się tam w 6 osób. Rozumiecie? Sara wtedy mówiła, chyba się poruszamy jak zagubione ptaki. Czy przypadkiem wszystko w naszym życiu poszło w odpowiednim kierunku? Wszystko poszło w odpowiednim kierunku. Rozumiecie? Ale różny jest wzrost. Nie ma od razu czegoś takiego, że jest
to jednostki takie będą, tak. Jednostki. Ale większość będzie takich ludzi, którzy będą zaczynać tak właśnie. A więc początki jakie są? Nie zawsze okupione czym? Chwałą jakąś. Nie zestawiaj też swojego życia z życiem wielkich ewangelistów. Nie oglądaj tej ewangelizacji, bo kurczę, ale tam była moc, znaki i cuda. Uwierzyli Jezusowi, dali się napełnić Świętym Duchem i zostali uzdrowieni. A potem wracasz do swojej społeczności mniejszej albo do grupy domowej i mówisz, a tutaj patrzę na ludzi, którzy są niezmotywowani. To ich zmotywuj. Też kiedyś byłeś człowiekiem niezmotywowanym i też ktoś poświęcił czas, aby zmotywować twoje życie. Wszyscy jesteśmy efektem modlitw. Módlmy się o siebie wzajemnie i bądźmy dla siebie cierpliwi. Amen? Amen. Jest takie zwiedzenie. Ja je przypominam co jakiś czas. Bo przychodzi do społeczności, do jednostek, że Bóg przyspiesza. Bóg zwalnia. Nie wierz w to zwiedzenie, że Bóg przyspiesza. Bóg nie przyspiesza w twoim życiu. Bóg nie przyspiesza w życiu Kościoła. Rozumiesz to? Bóg zwalnia. Zwalnia. Dlatego, że On zwalnia, to mamy szansę przyprowadzić więcej ludzi do Jezusa. Rozumiesz, o co chodzi? I dlatego, że On zwalnia, to mamy szansę, aby jeszcze głębiej sięgnąć w ogóle po uświęcenie. Dlatego, że On zwalnia. Spokojnie. Nic się nie straci. Wobec ludzi bądź cierpliwy, zrozumiały i prowadź ich. Ja chcę się modlić o duszpasterstwo teraz. Jeżeli jesteś duszpasterską osobą, to wejdź i uklęknij tutaj. Jeżeli chcesz prowadzić duszpasterską ludzi, zrób to. Bo musisz poświęcić swoje życie, żeby duszpasterstwo prowadzić ludzi. Wiesz o co chodzi? Musisz swoje życie poświęcić. Dla tych ludzi, aby ich prowadzić duszpastersko. Musisz tak przyjść do ludzi, jeśli chcesz prowadzić ich duszpastersko. I módl się teraz. I powiedz, żeby Bóg dotknął tej sfery twojego życia jeszcze bardziej, tak jak nie dotknął jej do tej pory. Powiedz, żeby jeszcze bardziej nauczył cię być dla drugiego człowieka jak sam Bóg. Złam to w sobie. Pomóż. Pomóż swojej duszy tą modlitwą. Ojcze, ja modlę się o tych ludzi. Widzisz ich serca. Oni chcą duszpasterzować innym ludziom. Ale Ty powiedziałeś, że kto chce być pierwszy, niech stanie się sługą wszystkich. Amen. Ojcze, ja modlę się o to, aby modlitwy tych ludzi dotknęły ich duszy, przyniosły je na wyższy poziom duszpasterstwa. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja związuję nad tymi ludźmi wszelkie demoniczne siły indywidualizmu, stojące na drodze rozwoju i duszpasterstwa. Ja związuję duchy niecierpliwe. Ja w imieniu Jezusa związuję te chaotyczne myśli, biegnące szybko, które mówią, że każdy musi mieć taką samą dynamikę. Ojcze, ja modlę się o mądrość teraz. Niech Twoja nam przychodzi na mądrość, rozum, roztropność. Wypełniają tych ludzi. Ojcze, ja modlę się o słowa w ich ustach, aby kiedy będą otwierali usta do ludzi, aby im duszpasterzować, byli jak ojcowie i matki. Ojcze, ja modlę się o to, aby naginali swojego karku, aby dzieci mogły się na nim odbić. Ojcze, modlę się o to. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja związuję duchy wyniosłe. Ja nie zgadzam się na działanie. W imieniu Jezusa, ja w imieniu Jezusa ogłaszam, że żaden z tych ludzi nigdy nie będzie religijny ani humanistyczny, ale że będą jak ojcowie i matki. Silni, zdecydowani, ale też
czuli i wyrozumiali. W imieniu Jezusa, Święty Duchu, wypełniaj teraz duszę ludzi. Wypełniaj ich duszę przez imię Jezus. Nadawaj też siły ich ciało. Niech ich ciała nabierają teraz siły do tego, aby mogli być z ludźmi. Ojcze, ja modlę się o czas, który oni mają. Modlę się, aby ten czas, Ojcze, był prawidłowo zarządzany. Ojcze, ja w imieniu Jezusa błogosławię ich czas jako czas duszpasterzy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Amen. Amen.